Marcin, tu Łukasz. Widziałem twój dokument o mafii paliwowej. Niezła robota. Cześć. Niestety nie udało mi się dotrzeć do gościa z ochrony blachy. Będę próbował dalej. Halo, ty śmieciu. Lepiej sobie sam przewierć kolana, zanim cię dorwiemy. Byłam u Marty. Piękne róże. Pamiętałeś o jej urodzinach. Jesteś takim dobrym człowiekiem, Marcin. Takim dobrym człowiekiem. Potrafił zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Zadziwiające, co? On uczył mnie strzelać. Pytałam go. On mówił, że Pruszków to straszne miasto i że ktoś mógłby się na mnie za niego, za to, że z nim jestem, mścić. Wierzyłam mu. A wybuch w samochodzie Mnicha. Bomba na parkingu przy wyścigach. To też on. Chwalił mi się tym. Jesteś tego pewna? Tak, jestem. Tylko mu to pewnie z papierów wymazali, jak koronnym został. Kto wymazał? Policja. Prokuratura. Oni tańczą tak, jak on zagra. Spotkacie się z nim. Możemy coś dla ciebie zrobić? Nawet nie zauważycie, jak będziecie tańczyli tak, jak on tego chce. A napisz do mnie chociaż słowo! Kurwa, szokuj! Nie reaguj. Kto to był? Mnich. Mnich. Ten, któremu blacha podłożył bombę? Ten sam. Jest jedna zasada. Nie okazuj uczuć. Nie mogą zobaczyć, że coś ugrali. Inaczej zniszczą cię psychicznie. Czekaj, odsłucham wiadomość. Chcecie są zeznania wydobyte od nich za pomocą policyjnych tortur. Według Human Rights Watch we wrześniu i w październiku aresztowano w Iranie ponad 20 autorów blogów krytycznych wobec rządu. Byli torturowani, przetrzymywani w celach o wymiarach 1,5 metra na 2. Wielu z nich grożą wysokie wyroki za sabotowanie wizerunku Iranu i udzielanie wyroków zagranicznym stacjom radiowym. Zalanie laptopa szampana. Mamy blachę. Przy pomocy gnijącego. Co? To okoliczności. Blacha zgodził się na wywiad. Będziemy rozmawiać z najważniejszym świadkiem koronnym w Polsce. Jest! Uważaj, Marcin, uważaj. Tańczy, że ona powiedziała, że będziesz tańczył. To taniec wojny. Blacha oskarża wszystkich równo.
to mu daje bezkarność. Taki jest układ z prokuraturą i z policją. On mówi to, czego oni chcą, a oni robią to, czego on chce. Gdyby ktoś go oskarżył o zabójstwo, którego dokonał, straciłby status koronnego. To jeszcze nie jest dowód, że kogokolwiek zabił. A chociażby bomba na wyścigach? Tam przecież była ofiara, prawda? Tylko policja umorzyła śledztwo. Skąd wiesz? Ja dużo o nim wiem. I ciągle go kochasz. Chciałam mieć z nim dziecko. Syna. Jedzenie na stacjach benzynowych wykończy nas szybciej niż mafia. Będziemy mieszkać w tym samym hotelu co Blacha? Iwona. Wiem, wiem. Robimy film o wielkim, skruszonym gangsterze. O tym, jak zerwał ze złem. I on ma tak myśleć. Po tym, co Blacha zrobił, mafia wyznaczyła za jego głowę $1 000 000 nagrody. Policja pilnuje go dzień, noc. Ale myślę, że prędzej czy później ktoś go odpali. Natürlich. Wir erwarten Sie. Auf Wiedersehen. Jeden apartament. Nas jest dwoje. Zapewniam pana, że warunki w apartamencie admiralskim są całkowicie niekrępujące. Naprawdę może tam nocować nawet kilka zupełnie obcych osób. Dla mnie spoko. Winda po lewej, 4. piętro. Dziękuję. Niezła laska. Thank you.
A ty pamiętasz, Marcin, jak pierwszy raz się spotkaliśmy razem? Kilka lat temu? Robiłeś film na Śląsku o seryjnym mordercy. A ja byłam jeszcze na studiach. Nosiłam kamerę za moim profesorem. Tym, z którym w hotelu tak się razem spiliście. Miałeś krótsze włosy. Byłeś bardzo zakochany. Cały czas dzwoniłeś do swojej dziewczyny, żeby uważała na siebie. Pytałeś, jak się czuje. Taki byłeś... Będziemy tu tak siedzieć, czekać na sygnał i patrzeć w ściany? Nie wolno podchodzić do okien i odsłaniać. Telefony idą do depozytu, do mnie. On żąda prawa autoryzacji. Iza? Nasz oficer będzie za drzwiami, klucze są u nas. Linie telefoniczne są odcięte. Jakbyście czegoś potrzebowali, zapukajcie. Mangiaro. Państwa telefony? Proszę się tak oprzeć. Niech pan to wyjmie. Dziękuję. Poproszę o włączenie kamery. Dziękuję. Niech pan się napije. Proszę. Dobrze, proszę. Góra z górą. Damy first. Blachowski. Wilska? Bardzo mi miło. Blachowski. Ja to pana cenię. Ten film o tym wampirze. Naprawdę. Jak tego niewinnego człowieka policja wrobiła. Milicja, blacha, milicja. Pan tak potrafił to udowodnić, tak kroczek po kroczku, że jednak pozory mogą mylić. Że to bezwzględna mafia. Pan jest dobry. Dobry pan jest, uczciwy. No, dlatego się zgodziłem na ten wywiad. Pan tak potrafi pokazać prawdę. Mangiaro, fajki. Takie palę teraz. Cienkie. Lubię cienkie. To co? Możemy? Tak jak się umawialiśmy, pełna anonimowość. Pana głos będzie zdeformowany w postprodukcji. Kamera poszła. Kamera idzie. Kim pan teraz jest? Jakby pan sam siebie określił? Ja... Znaczy, co ja myślę o sobie? To chyba proste pytanie. Powiedzmy, że jestem człowiekiem, który dostał od Boga, od społeczeństwa, no, od losu, drugą szansę. Naprawiam błędy młodości. Koledzy mówią panu jako o mordercy, zdrajcy. Którzy koledzy? Mnich. No to nie są moi koledzy. To są bandyci, proszę pana. Ich słowa są nic nie warte. No pan był jednym z nich. Już nie jestem. Zanim został pan świadkiem korony, był pan informatorem policji. Co by panu groziło, gdyby pańscy przyjaciele dowiedzieli się o tym? Powtarzam, to nie byli moi przyjaciele.
gdyby pańscy, nazwijmy ich, partnerzy. Niech będzie partnerzy. Szybki skalpel, mnich, kowal, cyga. Gdyby dowiedzieli się, że pan zdradził, co by zrobili? No myślę, że zastanowiliby się nad sensem życia. Mojego życia. W mafii wszystko miało swoją cenę. Za zabicie kogoś brało się od 5 do 15 kafli. No chyba, że ktoś był kapusiem. Takich odwalano w czynie społecznym. Jak się będziesz tak telepo, to się wyczują. Dobra. Teraz rzuć na luz i zachowuj się. Jak miałeś fart, wszystko było kolorowo. Jak nie, mogłeś nie doczekać jutra. Mnicha i jego oddanego przyjaciela Kowala nazywaliśmy Słonecznym Patrolem. Lubili razem wymierzać sprawiedliwość. Czy większego zadupia nie mogłeś znaleźć? Nie narzekaj. W końcu to twój przydupas. Co ty potrafisz? Wszystko. A modlić się potrafisz? Dobra, do rzeczy. To mój człowiek. Pasuje wam? Spokojnie, blacha. Niech się grzecznie zapytał. Co to? Prezent. To dla mnie? Ostrożnie, nabity. Jest jeszcze niespodzianka w pakiecie. Fura? Łysy? Co to ma być? Dał się odwrócić, psy go kupiłem. Co ty pieprzysz? Tak nie tak kablowała na nas w pierni. Rozbał go. Daj spokój, chłopak jest świeży. To dobrze, ma okazję się wykazać. Rozwal go, a klapka twoja. Wchodzisz? Cyga. Oddaj mu to. Nie będziesz mu wskazywał. To mój człowiek. No. Taka była cena. To pan wprowadził cygę do mafii? Cyga. Sam chciał. Imponowało mu to. Nie rozumiem. Co tu jest do rozumienia? Chłopak z drugiej dzielnicy. Bez przyszłości. Kim miał zostać? Piekarzem? Murarzem? Chciał mieć kasę, a jedyni, których znał z kasą, to gangsterzy. A Sarnecka? Sarnecka. Też sama chciała? Sarnecką to jest inna historia. Małgoszka, przy to się kupy nie trzyma. Kto cię rzeźbił, dziewczyno? Kim ty chcesz być, bandytą? To jest moja działka, nie twoja. Jeden bandyta w tym samym układzie wystarczy. To z nami to jest tylko taki układ.
Magusia. Nie szukaj na siłę kłopotów. One i tak cię znajdą. No ale słoneczko, przecież powiedziałem ci, że pójdę. No, oczywiście, no umówiłem się, no to pójdę dzisiaj. No kotek, kotek, no błagam cię. Myślisz, że ja się dentysty boję? Co to jest? Spokojnie. Obiecuję, że nie zaboli. No, no bo jak zaboli, to ja nie wiem, co ja zrobię. Boję się dentystów od dziecka. No proszę mi zaufać, dobrze? No, i po bólu. A poza tym, czego tu się patrz, no? Mnie się pan boi. Proszę spojrzeć. Niech się pan rozluźni. Już, już spokojnie. Przypomniało mi się. Wczoraj przychodzi do mnie taka kobieta. Wchodzi do gabinetu i mówi: dzień dobry, przyszłam na koronację. Mówiłem, że ma nie boleć! Będzie się nie wylemu człowieku, i zrób tego ze mną, bo zwariuję tu zaraz! No przecież, no spokojnie, no. Ruszaj się! Wróćmy do pana rodziny. Co to jest? Skąd pan to ma? To są policyjne materiały. Szkurw. Jak tu ufać policji? Ładna dziewczynka. Moja Gasia. Moja myszka kochana. Mój tata jest... biznesmenem? To znaczy? To znaczy, że tata robi interesy. A jakie? Cześć, aniołki. Cześć, kochanie. Cześć, tata. Dzień dobry. Dobry. Kawusi. Kawusi, kawusi. Czego oni tak znowu męczą tutaj moją ukochaną córunię tymi głupotami, co? Tato, co znaczy, że jesteś biznesmenem? Co? Co ty tu masz? Moja mama ma na imię Mira i jest bardzo ładna. Pomaga tacie prowadzić nasz dom. A tata ma na imię Jan i jest biznesmenem. Co to znaczy, tatku? To znaczy, że tato ciężko pracuje, żeby córeczce i mamusi niczego nie brakowało. Dzięki, tatku. No to co, jemy? Jak to jest? Z jednej strony rodzina, dom, z drugiej bandyci, mafia. Można tak. Stop. Baterię muszę zmienić. Słuchaj, gościu. Wiesz, co ci powiem? Żeby być gangsterem, to trzeba mieć jaja, wiesz? Trzeba mieć cholerne jaja. Miałeś kiedyś broń w ręku? Patrz na mnie. To jest adrenalina. To jak narkotyk. Wciąga. Jesteś królem świata. I nikt ci nie poskoczy.
Co tydzień spotykaliśmy się na wyścigach. Starzy, zarząd. Lubili się bawić. Mnie nie ruszały te biegające kabanosy. Gdy starzy odstawiali wyścigi, ja załatwiałem ich interesy. Siemano. Cześć. Starzy chcą za wejście na teren 30%. Na starość zrobili się pazerni. 20. Słuchaj, nie przyszedłem się targować. Przyszedłem usłyszeć tak albo nie. Dobra, niech stracę. Za duże dzieło, żeby się kłócić. Hajs średniego biznesie. W każdej bandyckiej akcji na terenie Warszawy mieliśmy procent. 30%. To nie było dużo. Bo jak coś szło niezgodnie z planem, no to 100% problemu walił się nam na głowę. Wiecie, a to znaczy odważyć się kogoś zabić? Nie wiem. Ja byłem tylko pośrednikiem między zarządem a żołnierzami. Nigdy nikogo nie zabiłem. Od zabijania byli inni. Coś ty, debilu, najlepszego zrobił, co? Nie było wyjścia. Stawiał się. To jest wasza ostatnia robota w mieście. Przez was psy nam życie nie dadzą. Jest kasa. I chuj z tą kasą. Nie przeliczysz? Zasada jest prosta. Jak się walnąłeś, to ciebie odwalą. Właściwie mogliście sobie pozwolić na wszystko. No właściwie tak. Tak. Co to jest, kurde, wyprawia? A co za menda, no kurde. Dawaj, kurde, dawaj, siadaj! Wysiadaj! O co chodzi, panowie? Twoja pomyłka! Panowie, jestem senatorem RP, popełniacie poważny błąd! To ty popełniłeś błąd! Proszę mnie nie bić! Proszę mnie nie bić! Ciężko za to odpakujecie! Komu się poskarżysz? Sejmie? Ja znam komendanta głównego! I znam chłopców z Pruszkowa! Kogo? Szanowny senator zna to? No? Wszystkich znam! Co? Wszystkich znam! Znam Szybkiego, znam Mnicha. Może Skalpela też znasz, co? Skalpela też. I Blachę znam. O, wystarczy?
prawo jazdy masz? Dokumenty, proszę. Ale... To za mandat. Prawko zabieram, bo nie umiesz jeździć i wrzesz jak pies. Ale proszę pana! Jeden punkt karny. Kolejny partner? Nie. Skalpel nie. Skalpel był jednym z najprawdziwszych ludzi, których poznałem. Wie pan co? Czasem myślę, że to jest też wasza wina. Dziennikarzy. To byście nas wykreowali. My mieliśmy swoje małe przekręty. A wyście zrobili z nas wielką mafię. Zabiję Gloja. Nawzajem żeśmy się nakręcali. Ma pan rację. To my gwałciliśmy, zabijaliśmy. No, widzę, że się chyba nie dogadamy. Okej. Pan zostaje przy swoim, ja przy swoim. A w tamtych czasach potrafiliśmy znaleźć porozumienie z dziennikarzami. Skalpel był szczególnie wrażliwy na krytykę. Dlatego to on był naszym specjalistą od kontaktów z mediami. Co jest? Ona jest z tobą? Nie powiedziała mi. Nie, to jest lekka przesada. Wiesz, kim ja jestem? Mam wezwać ochronę? Wiem, Gnoju, kim jesteś. Nazywasz się Ozga? Jesteś łgarzem, a nie dziennikarzem. Piszesz o polskiej mafii? W Polsce głębiej nie ma mafii. Słyszałeś o skalpelu? Słyszałem. Wiesz, jak wygląda? Gówno wiesz. Przyjrzyj się dobrze. Skalpel to ja. A wiesz, dlaczego mam taką ksywę? Bo ostry jestem. Czyli jednak byli przyjaciele. Tak, skalpel był moim przyjacielem. Reszta nie. No ale spotykał się pan z nimi. Tylko w interesach. Sprawny tu mają mu serwis. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No już się tak nie nadymajcie. Jestem praworządnym obywatelem. Jedziemy na tym samym wózku. Moment. Tak, tak. Jestem teraz spokojnym, praworządnym obywatelem. Teraz to nawet na żółtym nie przejeżdżam. Trąbią na mnie ci z tyłu. Nie wiedzą, na kogo trąbią. A na kogo trąbią? Momencik. Głównym miejscem naszych spotkań był lokal u Kowala w Brwinowie. To tutaj omawialiśmy interesy, tutaj organizowaliśmy wesela, chrzciny, pogrzeby, imieniny. Jasiu, pół godziny, nie wracamy jak obiecałeś, to przyszło. Skarby, wyluzuj trochę.
Jak ty wyglądasz? Przecież sam, żebym mówił, że mam być elegancko. Mira, poznaj Cygę. Dobry wieczór, pani. Cyga, całą kasę wydaj na ciuchy. Pół godzinki, dobrze? Dla ciebie wszystko, kochanie. O, Kościa, dasz mi swój telefon? Z krójką, innemu. O, jest nasz delikat. Witam, panowie. Wyburaczany Gamoń to słynny Cyga. Cyga, ukłon się panom. Poznaj pana Szybkiego. On tu jest najważniejszy, zapamiętaj. Szybki to mój człowiek, Cyga. Pana mnicha już poznałeś. Przy nim lepiej nie używaj imienia pana Boga nadaremno. No cool. Pana Kowala też już znasz. Uważaj na niego. On nerwowy człowiek i bardzo zasadniczy. Pamiętaj, baranie, że starsi pieczy przybijają piątkę. I to wtedy, jak sobie na to zasłużysz. Nie zna manier, to prosty chłopak. A Rysiek ma dzisiaj mały jubileusz. Skończył 18. Rysiu. Dziękuję. To żarty, 46 skończyłem niestety. Co? Kto ci zaraz pikuś nogę upiernicy? To nie mój, to Kowala, ale pikuś się go wstydzi. Pikuś, czemu się wstydzisz? Taki śliczny pan, no. Weź go! Weź też, nie znoszę szkarady, no. Weź go, matka mi go dała na przechowanie. Pikuś ładny, Kowal zły, a Rysio dobry. Pana Skalopela nie muszę ci przedstawiać, już go znasz. Nie bój się tych dziadów, nie są tacy straszni, na jakich wyglądają. Są gorsi. Daj spokój. Nauczy się zasad, ma czas. No, chyba że nie zdąży. W niektórym czasie szybciutko kończy. No, Cyga, my idziemy załatwić sprawę, a ty tutaj zamów coś na mój koszt. Dla tego buraka, co będzie chciał. Ta mała cię kiedyś zgubi, zobaczysz. Jaka mała? Jest sprawa. Skalpela namierzyły psy. To znaczy, że gdzieś tu jest konfitura. Ktoś kapuje. Łyskę kapował, ale obiecał mi, że już nie będzie. To przypadek szybki. Nie wierzę w takie przypadki. Ty w ogóle nie do wiary jesteś. Zrodzonej matce nie wierzysz, że cię urodziła. Co ten pacan pierdoli? Żebyś wiedział, że nikomu nie wierzę, a najmniej tobie. Co ty sobie myślisz? Że możesz mną gębę wycierać? Siadaj! No. Siadaj. Na zarząd ręki nie podnoś, Jasiu, bo za krótki jesteś. A tam Kowal, ciągle się go czepiasz. Gdyby blacha kapował, to już byśmy dawno wszyscy na Rakowieckiej siedzieli. A ja wam mówię, że to blacha. Wie pan? Jak teraz patrzę wstecz, to zastanawiam się, jak ja mogłem się zadawać z tymi ludźmi. Co się stało? Idziemy.
Jasiu, co jest? Wsiadaj, ty prowadzisz. Córcia, nie przywita się z tatusiem? Jestem teraz zajęta. Tato, mnie widzisz? Przepraszam, nie przeszkadzam. Cześć, kochanie. Cześć. Żonka też nie przytuli męża? Kasiu, śniadanko. Jak mamo, ładnie? Pięknie. A skąd masz taki piękny naszyjnik? Znalazłam u taty w aucie. Mogę go zatrzymać? Jest twój. Cóż, miłość kobiety. A swoją drogą, to dzieciaki potrafią nieźle namotać, nie? A pan ma dzieci? Że ona ciągle pana kocha? Tak? Zawsze mnie zajebiście kochała. Dzień dobry. Jesteśmy z policji. Ja nazywam się Gazda, a to jest mój kolega. Komisarz Sikora. Mam do pani kilka pytań, a właściwie jedno. Kto pani to zrobił? Proszę się nie bać. Ochronimy panią. Niech nam pani zaufa. A może to w ogóle nie był gwałt? Przestań, uspokój się. Mogę? Pani nie musi nic mówić. Ja będę wymieniał różnych gości i proszę potwierdzić, jeżeli to któryś z nich. Czy to był skalpel? Mnich? A może szybki? Kowal? Rysiek? A może blacha? Czy to był Blachowski? To jego wina.
Z powodu Małgosi czułem się jak ostatnia szmata. Wtedy nie wiedziałem, że to właśnie ona wsadziła mnie na gigantyczną minę. A to był dopiero początek. Za naiwność trzeba płacić. No ale po kolei. Małgośka. Małgośka. Jak się czujesz? Wsiadam, odwiozę cię. Proszę. A żonę pan ma? Nie. Skoczę do kibelka. Przepraszam. Marcin. Co jest? Nic. Wszystko w porządku. Świetnie idzie, naprawdę. To dobrze. To bardzo dobrze. To co? Napijemy się. Wielki zaszczyt. Ja dziękuję. Nie, no odrobinkę. Co, bruzia pani ze mną nie wypije? Jestem porządnym człowiekiem. Obecnie. Proszę. Janek. Marcin. Janek. Iwona. Iwona? Piękne imię. Piękne kobiety. Duszno, nie? Może wyjdziemy na balkonik? Mówili, żeby nie otwierać. Przewietrzymy się. To ja w tym czasie zmienię ustawienie. O, dobry pomysł. Może jakieś foteliki, bo od tego krzesła też mnie dupa boli.
Janka jest cholera. Wyszli na balkon. Spokój. Obserwuj. Co robią? Nic, gadają. Cześć, kochanie. No, nie, jeszcze nie skończyliśmy. No, tak sobie siedzimy tutaj z Marcinem, rozmawiamy. Kasia śpi? Tu całe mają myszkę ode mnie. Nie powiedz, że ją kocham. Pa. Wracamy? Tak. No, teraz rozumiem. Moment. Przepnę mikroport. Ładnie pachniesz. Gotowe? Poszła. Dlaczego Sikora, policja, wybrała właśnie ciebie? Ich się pytaj. Sikora ma już zeznania Sarnecki na ciebie, co? I nic. Skurwiel czekał na coś więcej. Sikora to pies cierpliwy i systematyczny. Pęszył, kombinował, aż w końcu wyczuł mój najsłabszy punkt. 3, 4. Opa. Tato, a ty jakie miałeś stopnie? Dobrze się uczyłeś? Tatoś, tatoś był prymusem, miał szóstki. Szóstki, piątki, szóstek wtedy nie było. Naprawdę, tato, podsadź mnie na baranę. Dobrze, dobrze, już chodź. Tato, ale mówię, że jakbym miał same szóstki bez żadnych jedynek, to kupisz mi 2 lalki. Ja tak mówiłem? Ja tak mówiłem? No dobra, które ci się podobają? Podoba mi się ta i ta, ale ta mi się bardziej podoba. Bo jest ładniejsza, wiesz? Tatusiu. Tatusiu. Tato. Tato. Idziemy, Kasiu. Przecież ty na nią patrzysz, o niej myślisz. Ty krety nieskończoności, że ja tego nie widzę, że jestem ślepa. Nie wiesz, czego sobie nie wybaczę. Że pozwoliłam, żeby nasze dziecko żyło w takim kłamstwie. Chcę, żebyś rzucił to wszystko. Wszystko. Co wszystko? Bandytów, interesy z nimi, wszystko. Ci rzućmy to wszystko, nie wiem. Załóżmy jakiś sklep. Przecież nie umrzemy z głodu. Damy sobie jakąś radę, Jasiu. O czym ty mówisz, co? Sklep. O co ci chodzi? Brakuje ci czegoś? Tak? A powiedz, brakuje ci czegoś? Czego chcesz? Popatrz, jaki masz dom. Wybieraj. Albo zrobisz coś z naszym życiem. I wtedy pojawił się Sikora? Jakby zgadł. Dzień dobry. Dobry. Sierżant sztabowy Marciniak. Wie pan, o ile pan przekroczył dozwoloną prędkość?
O 500 zł, panie władzo. Słucham? O, o 700 zł, panie władzo. Dokumenty, proszę. Przepraszam bardzo, nie chciałem pana władzy urazić tymi 900 zł. Prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie. Długo to potrwa, trochę się śpieszę. Dzięki. Pamiętasz mnie? Tatuś? Wysiadaj. Pójdziemy na spacer. Co, idziemy na grzyby? No, zobacz sobie. Sarnecka twierdzi, że to twoja robota. Co to ma być? Co, pan jakiś gówno daje, co? No, żona się ucieszy. Będzie miała większe szanse przy podziale majątku. Dobra, panie Sikora. Po co ta zabawa w leśnych ludzi? Pan coś chce ode mnie, tak? Proponuję ci układ. No, bez urazy, ale z psami w układy nie wchodzę. Kiedyś wchodziłeś. Ale to było kiedyś. Byłem gówniarz, milicja mnie zastraszyła. No, ale szybko się z tego wymiksowałem, pan wie przecież. Ja wiem. Ale kołowali mnich. Poszli siedzieć przez ciebie. A ludzie są podli, blacha. Ktoś może sprzedać, że wciąż kablujesz. Kurwa, gościu, koniec tej gadki, dobra? Chcesz to zamykać, nie chcesz to nie. Nie jestem konfiturą. A wiem, kim jesteś i wiem, kim będziesz. Tacy jak ty kończą zawsze albo w pierdlu, albo w piachu. No ile sobie dajesz? Jeszcze 2 lata, 3? A potem przeczytam o tobie w gazetach. Kolejna ofiara porachunków gangsterskich. To ja dzwoniłem. Wklep sobie ten numer na stałe. To twoja ostatnia szansa. Mogłeś potem spokojnie patrzeć kolegom w oczy? Mogłem. Musiałem. Musiałem im patrzeć w oczy, pić z nimi. Tak jest życie, stary. Albo ktoś ciebie sprzedaje, albo ty kogoś. A tam u was w telewizji to co, inaczej hula? Co to ja nie wiem? To twoja opinia. Wszyscy są tacy sami. To musiał być z ciebie ostry gracz, skoro się nikt nie skapował. Taki sen mnie zaczął męczyć, że wiedziałem, że mnich szuka na mnie haka. Potwierdzenia, że kabluję, albo że oszukałem starych na kasę. Stara nienawiść nie rdzewieje. Jasiu, przecież to jest jakiś pojeb. Niedługo stanie się tak, że on zacznie do nas strzelać. Przepraszam bardzo. No to myk. Tak to już jest, stary. Zawsze odpalają nie tych, co trzeba. Janek, pojeb! Błagam cię, nie rób chlewu. Przepraszam panią. A tobie co się śni, Marcin? Od kilku lat nic mi się nie śni. Nic? Nic. No to może do lekarza powinieneś pójść. Może. No serio mówię. No bo wiesz, może ty nienormalny jesteś.
Wiesz, że psychicznie chorzy nie mają snów? Kamera idzie. Wróćmy do rzeczywistości. No i w końcu stało się. Pewnego pięknego dnia marzenia mnicha się spełniły. No. Siadaj. Panowie, ci kuzwam opowie coś ciekawego. Gadaj. Żadna rewelacja. Im gadaj, nie mnie. Normalnie blacha kapuje psa. Czekaj. Daj mu skończyć. Ja to bym wolał. Mów. No to ja ich widziałem we dwóch. Jakich dwóch, gadę? No blachę z tą mędą sikorą. Mówię to, co widziałem. Nic więcej nie wiem. Panowie, dla mnie sprawa jest jasna. No to, że blacha jest szmata, to wszyscy wiemy. Raz nas sprzedał, raz powtarzam. Oczywiście jasne, jasne. Do piachu. Masz dowody? Szybki, wyjaśnijmy to. Z piachem poczekamy. Dzięki, kolego. Za czujność, masz u nas rewanż. No płyn. Żadnych gwałtownych ruchów. Mnich oficjalnie był podwładnym Szybkiego i oficjalnie nie mógł mu się sprzeciwić. Problem polegał na tym, że mnich rzadko kiedy działał oficjalnie. System był prosty. Jak chciałeś kogoś rozwalić, to wyjeżdżałeś na wczasy do ciepłych krajów, a robotę zostawiałeś killerom. Mnich w takich sytuacjach zabierał żonę i jechał do Ziemi Świętej. Ktoś mnie załatwił. Na amen. Ktoś nas widział razem. Poszedł hier, że robię za kapustę, rozumiesz? Przez ciebie, kretynie, łeb mi odstrzeną. Twój łeb, twój problem. Coś ty powiedział? Albo zaczynasz gadać, albo puszczam weter, że jesteś kabel i radź sobie sam. Co? Prosiłam, żebyś nie bawiła się pilotem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Mówią, że jak masz umrzeć, to przed oczami przelatuje ci całe twoje życie. Ja nie widziałem nic. Nie jest? Blacha, zrumiany. Nie, stary, wszystko jest w porządku. Wstawaj. Dalej, dalej! Jezu. Jasiek, wypieprzamy, zaraz będzie psiarnia. Dalej, dalej, Jasiu! Człowieku, strzelali do mnie, rozumiesz to? Kula przeleciała mi tyle od dełba, ty się w pale nie mieścisz do mnie strzelać? Kto do ciebie strzelał? Nie wiem, walili do mnie z sarnej terenowy. Jasiu, to mógł być każdy, masz wielu przyjaciół. Kowal? Nie, bracie, raczej mi. Cały czas gada na ciebie. Mówi, że jesteś kapusta, poza tym prowadzasz się z tym sikorą. To źle wygląda, Jasiek. Brzydziłeś się przemocą, co? Żebyś wiedział. Pewnie gdybyś się urodził w innym miejscu, byłbyś porządnym obywatelem. Mężem. Ojcem. To chcesz powiedzieć? Dokładnie to. Ciekawe, który z nas się myli. Po tym, jak do mnie strzelali, nie wiedziałem, co robić. Dwa tygodnie później wydarzyło się coś, po czym już nie miałem wyboru. Jasiu, Jasiu, przyjeżdżaj. Przyjeżdżaj tutaj natychmiast. Dzięki. Odwdzięczę się. Nie ma o czym mówić. Żeby każda robota była tak. I wtedy się zdecydowałeś? To nie ja zdecydowałem, to oni zdecydowali. Co byś, Marcin, zrobił, jakby ci zaatakowali rodzinę? Co? No co byś zrobił? Nie miałem wyboru. Chcę się spotkać. Nie teraz. Zadzwoń jutro, umówimy się. Teraz albo nigdy. Wiadukt na Litewskiej za godzinę. Będę.
Zgadzam się. Będę z tobą pracował. I to nie z powodu Małgośki, nie zgwałciłem jej. I na dodatek Małgośka z jednym baranem spod Piaseczna wykręciła numer, po którym nie miałem już odwrotu. I co? Nie no, fura. Cacuszko. No i co? To tutaj, tak? Tutaj przyjedzie mój wspólnik drugim samochodem. O ile okaże się, że jesteście wypłacalni. Spokojnie, spokojnie. Przecież jesteśmy poważnymi gośćmi. Ja nie wątpię, ale chciałabym zobaczyć pieniądze. Dobry wieczór. Koniec wycieczki. Wypad z mojego samochodu. Jazda już! Co jest? Spokojnie, kurwa, co jest? Przykuj ich. Mówiłem, że to jakiś trefny interes, palancie. Jeszcze się dorwę, słyszysz? Znajdź! Zamknij się! Możemy jeszcze wrócić i obiecuję, że nie będzie żadnej sprawy. Stary, nie negocjuj z nią. Masz przejebane, słyszysz? Przejebane masz. Ręce! Ty głupia suko. Myślisz, że cię nie znajdę? Durmę cię. Co, lubisz to, nie? Lubisz ostrą jazdę, co? Lubisz? Kajdanki, te sprawy, lubisz? Zobaczysz, suko, że cię przelecę. Głupia suko. Co? Chcesz? No chodź. No. No co? Chciałabyś, żeby... Co ty robisz? Nie. Co? Proszę. Co ty zrobiłaś? Sama była sobie winna. Baby to powinny w domu siedzieć przy garach, a nie... Popow! się brać za gangsterkę. Co jest? Muszę przerwać. To dla mnie za dużo. Co to za ludzie? Po co my to robimy? Nie no, dobra, przepraszam cię. Nim przepadnę, nim coś wydarzy się, już chyba za późno. Już chyba nie masz. Tylko ciebie chcę. Niedługo kończymy. Koniec przerwy.
Jak można jeździć takim żrzęchem? PZ0013 na 2006. Pseudonim kanclerz. Co to ma być? Ty. Tak się nazywasz w naszych papierach, co nie podoba ci się. W jakich papierach? Jedno kłamstwo i koniec układu. To ja tobie powiem, kiedy jest koniec. Z twojej broni Sarnecka rozwaliła dwóch bogucha w innych kolesiu. Coś jeszcze? Byłem ugotowany przez głupią dupę. Byłeś ugotowany? Ty, blacha? Janek. Nie ma już blachy. Zezłomowali blachę. Wiesz, że ona siedzi na dożywociu? A ty co? Popijasz whisky w najlepszym hotelu, w najlepszym apartamencie. Bomba pod samochodem mnicha. Powiedz mi, jak to jest, kiedy się podkłada bombę kumplowi pod samochodem? Powiedziałem ci już, że to nie był mój kumpel. A po drugie, nigdy nie podłożyłem bomby temu skurwielowi. Tego dnia na wyścigach mnich miał totalnego farta. Tak mu się przynajmniej wydawało. Mnich wisiał 500 000 złotych Wołominowi za transport koki. No i doigrał się. Dzięki, Rysiu. Fuksiarz. Intuicja. Ładne kabry. Oczywiście próbował przekonać starych, że to była moja robota. Ale nikt go nie słuchał. To było jakieś 2 miesiące przed tym, jak wszyscy wylądowali w pierdli. Co się tak zawiesił, Marcin? Kto to zrobił? Błomińcy w ten sposób próbowali upierdolić mnicha. Stop. Wyłącz kamerę. Wyłącz kamerę. Co jest? Złapali kogoś? Nie wiem. Umorzyli sprawę. Brak ofiar śmiertelnych. Małe straty materialne. Zaprawdę tam jakaś babka padła, ale to nie przez wybuch. Kurczę, chyba bierze ta whisky. Kobieta w ciąży. Oficjalnie pęknięcie tętniaka na skutek szoku, natychmiastowa śmierć. Tak? Skąd ty to wiesz? Wiem, blacha, zginęła kobieta. No wiesz, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Naleję ci, co? Pewnie ktoś kochał tę kobietę. Czekał na to dziecko. Pęknięcie tętniaka na skutek szoku. Wierzysz w to, blacha? Ale daj mi spokój, o co ci się chodzi. No. Przyczepiłeś się do jakiejś baby, pewnie jakaś menelka. Przestań. Iwona, pozwól na chwilę. Sama była sobie winna. Jak się jest w ciąży, to się w domu siedzi, a nie się szlaja po wyścigach. Ja bym swojej nie wypuścił. Marcin. Co się dzieje? Dlaczego przerwałeś? Co? Dlaczego kazałeś mi wyłączyć w tym momencie? Co ty robisz? Potrzebuję z nim minutę, sam na sam. Chodzi o twoją żonę, tak? Daj mi minutę. Tak? Zostań.
Musi się nieźle pukać, co? Wiesz, ja to raz popatrzę na laskę i wiem, czy się dobrze bzyka, czy nie. No po co ją tutaj masz? Przecież nie do tachania kamery, co? Marcinie! Ile lat ma twoja córka, co? 8. Osiem. Moja miała być 3. Nie! Przestań! Zabijesz go, słyszysz? Synu, zajebie cię, rozumiesz? Zabiłeś moją żonę. Zabiłeś mi córkę. Przestań, proszę cię! Stop! Skąd wiesz, że to on? A skąd wiem? A Sarnecki, kto się chwalił, co? Kto się chwalił Sarnecki? Pytam! Wołam ochronę, słyszysz? Zamknij się! Wołam ochronę, słyszysz? Puść płytę. Leży na fotelu, weź płytę. Zostaw go, błagam cię! Puść płytę! Marcin, proszę! Zostaw mnie! A teraz patrz, kurwa, mnie! Patrz! Przestań! Patrz! Bomba na parkingu przy wyścigach. To też on. Widzisz? Marcin, puść go. Widzisz? Jesteś tego pewna? Tak. Marcin, puść go. Marcin, uspokój się, słyszysz? Spójrz na mnie. Marcin, spójrz na mnie. Ona by tego nie chciała, słyszysz? Ona by tego nie chciała. Marcin, będziesz taki sam jak on. Słyszysz? Kocham cię, Marcin. Marcin, kocham cię. Kocham cię, Marcin, słyszysz? Nagry! Jak mnie pilnujesz? Mógł mnie zabić, rozumiesz? Każdy lesu może tu wejść i mnie odpierdolić. Ile za to dostanie? Nic. Nic? Nie pójdę siedzieć.
Jak nie pójdzie siedzieć, samą wytoczę proces. A świadków masz? A co to jest? Zagoi się. Papieroska? Jasne. Pełna profeska, co? Zawsze gotowy. Iście wy wszyscy w pizdu. Zapominamy. Dzięki jego zeznaniom wsadziliśmy 50 jeszcze gorszych. Panie Marcinie, bardzo mi przykro z powodu pana żony. Nie wiedziałem. Co jest? Spokój. Masz jaja, Marcin? Blacha! Zostaw. Dlaczego to zrobiłeś? To nie ja. Udany wywiad. Bardzo fajny dziennikarz. Bardzo dobry. No, to uważajcie na siebie. Kasiule? No dobra, dajmy ją na chwilę. Albo... Nie, Mira, nie chcę. Nie mogę z nią teraz rozmawiać. Pa. Wtedy w hotelu z tym twoim profesorem Ferrarim piliśmy. Zadzwoniła moja żona Marta i powiedziała, że będziemy mieli dziecko. Staraliśmy się o nie przez kilka lat. Iwona, zapomnij, jeśli potrafisz, i wybacz. Nie zapomnę. A wybaczać nie mam czego. Uratowałaś mi życie. Marcin... To, co tam powiedziałam, to... To była prawda. Skończysz ze mną ten film? Skończę oczywiście.
Ten i następny też, jeśli chce.